Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Właśnie jestem w domie aukcyjnym i patrzę unikalne samochody. Jak to tutaj wygląda? Jeden samochód Ford GT Horizon Edition. Została minuta do zakończenia licytacji i przed chwilą było jeszcze 800 tysięcy kredytów, cena wywoławcza, tak? Najwyższa cena, ta oferta, bo to jest licytacja teraz. A teraz widzę, że już skoczyło do 970. Minuta została niecała, prawdopodobnie już ta oferta mogła się zakończyć. Ciekawy jest ten Ford, bo mamy tutaj... O nie, mogę tego teraz cofnąć, będzie pobierało mi dużo szczegółów. Wchodzę właśnie w tą ofertę, zobaczymy jak to wygląda. Ten Ford ma premię do kredytów. Pozostały czas, blisko zakończeniu. To już jest 1 175 000 kredytów ktoś dał, no nie? A 5 500 000 to jest cena wykupu. O, już ktoś dał 1 175 000. Także widzicie, tutaj trwa walka o ten samochód. I tych samochodów unikalnych jest tutaj kilka. O, zobaczcie, aukcja już zakończona, dlatego samochodu... Ja tutaj swój zbyt stawiłem, ale ja go tu nie widzę coś. Tu już jakiś w ogóle stuningowany na maksa. No i to jest ciekawe, bo ten ma premię do kredytów. Ciekawe, jaka jest ta premia. Wow, Jaguar F-Type Project 7. Jakiś ciekawy, bardzo fajny roadster. Tego jest tu dużo. Ja tak wchodzę w moje aukcje i tu coś jest, o. Nie udało się sprzedać. No to dobra, to teraz musimy pobrać ten samochód chyba znowu do garażu. I można go odebrać. A można go wystawić ponownie, nie ma tu takiej opcji. Mogę go odebrać do garażu i chyba jeszcze raz mogę go wystawić. No to tym razem wystawię go za, powiedzmy, cena zakupu 6 milionów. Co? Spoko. Jeszcze raz, spróbujemy. No mówię, to coś zamulone jest. Ten tryb online jeszcze tu nie za dobrze działa w tej grze. O, no teraz nagle się udało, spoko. I możemy jeszcze raz spróbować wystawić ten samochód. 6 milionów, długość aukcji, dajmy 3 godziny, powiedzmy. Początkowa cena 200 tysięcy, dajmy 500 tysięcy, bo biedny jestem. Mogę mu zrobić napęd na 4 koła, ale wiecie czemu nie zrobiłem? Bo jak robimy to napęd na 4 koła, to z przodu nie dodają się półośki. I to wygląda tak dziwnie, że te koła mają, nie wiem, wklejony jakiś silnik elektryczny z przodu. Nie, tu widzicie, jest zawieszenie sobie ładne. I byśmy mieli napęd na 4 koła nagle, skąd? Z powietrza? No to ja wolałem po prostu, niech będzie ten napęd na tył tylko, może samochód będzie trudniejszy w prowadzeniu. Ale dyferencjał mu trochę odblokowałem, więc naprawdę tej dupy nie rzuca. Teraz mamy go w klasie S1, mamy tu taki rajdowy silnik 1.6 i jedziemy sobie... I bardzo krótkie biegi ma, muszę przyznać. Tam niewiele jedzie, tam chyba 200 na godzinę, ale na wybojach jest świetny. Wow. Rzuciło mu dupkę. Właśnie będę musiał coś popracować nad tym, żeby mu tak nie rzucało. Bo ten dyferencjał bardziej odblokować chyba trzeba. Patrzcie, to jest maszyna do jeżdżenia po terenach. Jedziemy na przełaj, co? 6 biegów mamy tu tylko. Ojej! A, no tak, wiem czemu tak jest. Nie wszystkie samochody się tak zatrzymują na tych przeszkodach. Najbardziej się zatrzymują te takie lekkie, a ten samochodzik jest bardzo lekki. I to jest fajne w Fordzie. Zobaczcie jak go zablokowało, skubaniec samo. Pojedziemy sobie tutaj. Biegi są mega krótkie w tym autku. Dlatego, że to jest mała pojemność silnika i mamy tu mały moment obrotowy. Nie mamy 7 biegu, a już mi brakuje biegów przy 200, to możemy sobie te biegi wydłużyć. Tylko ja nie wiem, sam ten silniczek chyba się zdusi wtedy, wiecie? Ja już... możemy tam spróbować większą, te dłuższe biegi zrobić. Zobaczymy co to będzie. No teraz on tak za wolno trochę jedzie. Okej, jesteśmy już blisko. To było planowane. Beczkę zrobiłem, ekstra. Teraz tak, szukamy tego warsztatu. Oczywiście, możemy zrobić to za pomocą drona. Nie musimy tutaj jeździć. Ale wiecie co, jesteśmy w
sumie na takim pustkowiu, więc w Fordzie jest tak, że jeśli jest jakieś pustkowie i zobaczymy taką kępkę, nie wiem, drzew czy czegoś, to musimy tam jechać, bo tam będzie ukryty samochód. Inna sprawa jest taka, że ja cały czas jeżdżę, patrzcie, co my tu mamy? Ja cały czas jeżdżę teraz na manualu, jak coś, jakby się ktoś pytał. I nawet jakoś mi to idzie. Nie, kurczę, to jakaś szafa taka zwykła. Ej, ten obszar jest duży. No, trzeba tu przeszukać te wszystkie budynki. Wow, poważnie, tych drzewek nie da się rozwalić. Tego nie było w planach. Podejrzewam, że z napędem na 4 koła byłoby śmiesznie z tym samochodem. To by dopiero wariat był. Wow, o, co, okej? Nawet nie widziałem tego tutaj. Myślałem, że mi się gra zawiesiła, czy coś. To jest ten, Daytona, co patrzyliśmy go, Dodge Charger Daytona. Tak. This is a custom NASCAR racer. What's it doing all the way out here? Okej. Znaleźliśmy gnoja. A teraz jedziemy szukać... Co, już noc? Kurczę, długo go znajdowaliśmy. Teraz jedziemy sobie tutaj. Pyk. I teraz jedziemy na przełaj. Zaraz się włączą światła, zobaczymy, jaki ten samochód ma duże światła. Duże, mocne, kurczę, bo to są takie LEDowe. Ej, co? Już się robi jasno. My tam chyba całą noc byliśmy w tym garażu. Ej, co moja laska robiła całą noc z tym facetem w garażu? Cholera, to podejrzane trochę. Tam ziomek jakiś jedzie, którego trzeba wyprzedzić. 52 tysiące kredytów bym za niego dostał. Kurde. Nie wiem, czy my się tu przyciśniemy przez ten las. Trzymajcie kciuki! Dobra, nie było tak źle. Wow! 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 Witaj, niewidzialna ściano! Nie widziałem cię tutaj. Dobra, myślałem, że przejdziemy tak trochę na przełaj. Nie pykło. Sorry. GPS mówi, żebyśmy jechali tutaj. Dobra, to pojedziemy oczywiście. Tylko ten samochód nie nadaje się do jazdy po asfalcie. W ogóle. Jak się nim nie jedzie po bezdrożach, to się bardzo ciężko nim się jedzie. Nie da się wręcz. Trzeba jechać po bezdrożach, naprawdę. Nie no, to zawieszenie chodzi tutaj tak fajnie, że sama przyjemność jeżdżenia nim po bezdrożach. W dodatku, jak teraz zwiększyłem jeszcze dodatkowo jego moc, to on, nie wiem, aż się to zawieszenie uginę, jak się przyspiesza. Poważnie. Ojej, taki sam, skubanie. Dobra, chodź, jedziesz ze mną, czy nie? Zatrąbiłem mu, ale nic sobie z tego nie zrobił. Dobra, może pozwoli nam... zatrudnienie drivatarów pozwoli nam łatwiej odszukać zaginione samochody. Czy oni też uszukają tych zaginionych samochodów? Nie mam pojęcia. A ciekawe, czy możemy tego ziomka z tym kredytem zatrudnić jakby do naszej ekipy. Ojej, znowu to małe gówno. Tak, on też może z nami jeździć, spoko. Wow, no na asfalcie się ciężko jeździ tym autkiem. Taką słabą przyczepność ma. O, mamy tych dwóch, dobra, już mamy pełny skład. Jedziemy szukać kolejnego zaginionego samochodu. Może oni nam pomogą, jak myślicie? Dadzą radę? Jedziemy na skróty. Cyk. Wow, ściana. Musimy tu jakoś sobie pojechać. Ziomy są zaraz za mną, zobaczcie, cała ekipa leci. Ojej. No, z dwójki mogę ruszać, nie wiedziałem nawet. Dobre. Szukamy tu cholerne drzewa. Szukamy tu tego ukrytego garażu. Ja może, no tu będzie trudno znaleźć. Tutaj przydałby się dronik. No ciekawe właśnie, czy jak drivatar, ten co ze mną jeździ, te drivatary, który z nich, jeśli trafi na garaż, to czy ciekawe, czy też mi się pojawi ta animacja, że o, już znaleziony, jak fajnie. Tu nie możemy podjechać. No, tu jest taka niewidzialna ściana. Nie ma ich za dużo w tej Fordzie, ale część, ale no, gdzie niegdzie są po prostu. I można na nie trafić. To nie jest miło wtedy. Jak się na nie trafia? O, tutaj mamy kilka zakrętów, ale to jest chyba droga szutrowa, no. Szkoda, że tych zakrętów nie ma na drodze asfaltowanej, to by się tu fajnie driftowało. Szukam właśnie takich miejsc najfajniejszych do driftu.
tej Forzie i parę już poznajdowałem. Teraz tak, na pewno te garaże nie będą blisko drogi. Na pewno będą gdzieś pochowane, poukrywane w miejscach, gdzie jest dużo drzew, żeby nie było widać ich z daleka. To są moje ziomki. Ej, wy też szukajcie, co wy tak stoicie w miejscu? Cholera, nie robię jedne. A zatrudniają ich, płacę im za to, że za mną jeżdżą. Punktami im płacę. Koniami mechanicznymi im płacę. Mają więcej koni później. Okej, tu mamy lasek. Słuchajcie, lasek to jest zwiastun zawsze jakiegoś garażu. Mówię wam. Zapamiętajcie to. O! O! O, proszę! Co ja wam mówiłem przed chwilą? Cyk! Mamy to. Maserati jakieś. I can't even see it under there. Is that... No, it can't be. It looks like one of the rarest and most valuable Maseratis ever made, currently being used as a bookshelf. Znowu ranek jest czy noc? Ja nie wiem. Mate, if I'm right, this is huge. Give me a chance to get it fixed up at the shop, yeah? Dobra, dam ci szansę na nim popracować. Tu mam jakiegoś drewatara proponowanego. Niech zarabia na mnie, ja mam mało hajsu. Dobra, musimy go znaleźć. Gdzieś tu musi być. Się ukrył. No to ja nie zatrudniam tu drewatarów, bo ja widzę, że oni nic nie robią i w ogóle nie pomagają. W niczym. Szukamy teraz tego ziomka, poziomka. Musimy go upolować. A zaraz, czy mi się chce? O, tutaj fajnie się po tym jeździ, patrzcie. Cyk, jak to zawieszenie tu pięknie chodzi. Wow. To jest jakieś miejsce rajdowe. Ej, czy my tutaj będziemy robić... Czy my tutaj będziemy robić... ten? O, jest ziomek. Jakieś mistrzostwa, czy coś będziemy tu robić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, musimy tego gościa wyzwać na pojedynek i zdobyć go. Chodź tu. Pyk. Zobaczymy, czy da radę. Dodge Dart Hemi, no nie. Słuchaj, ja mam S2. Mogę jechać na przełaj. Nie muszę się przejmować drogami. Myślicie, że ma szansę ze mną? Dajcie spokój. Puh, jak to pięknie ląduje. Ja mogę nawet z piątki tu ruszać chyba tym autem. To ma tyle mocy, że... Patrzcie na to. Chętnie bym popatrzył tak jak wy, jak działa to zawieszenie, ale niestety muszę prowadzić i wymieniać drzewa. Właśnie teraz mi się nie udało, bo chyba popatrzyłem. A to jest piękne, jak on ląduje, jak z czegoś tam wyskoczy, cyk. Fajnie to wygląda. No i chyba w okolicy, gdzieś tutaj będzie następny ukryty samochód. Wow, ekstra. 3000 kredytów, ale mamy nowego zioma. Jak to się stało? Zalasak wygrywa Dodge. Aha, on... Co to jest? Chodzi, że on wygrał coś tam, jakiś mój drewatar, którego zatrudniam, tak? You have a decision to make. You can only have four drivers with you on the lineup at the same time. If you want to add this driver, you're gonna need to fire someone. Okej. Nagrody. Ten ziomek ma mniej kibiców. Ten jest... Co? Ten ma 600k kredytów. To jest dobry ten ziomek. To on wygrał dla mnie przed chwilą tego Will Spina. Damn. Nowy drivatar. Ja wiem, czy go brać. Ten to mi tu 3 miliony kredytów on tam ma. I tyle fanów. To jakiś hardcore jest tej. Nie wiem, czy go brać, czy nie. Czy zwalniać, czy... No, w dupie nie. Dobra, ja zostawiam swoją ekipę. Po co mi nowa? Dobra. Teraz mapa świata i jedziemy odkrywać kolejny samochód, tylko tak. No to chyba będzie ostatni, jaki nam został. Tych samochodów będzie tu więcej, bo jeszcze tam parę mam do odkrywania. Aha, co, jedziemy gdzieś tutaj, nie? Zobaczcie, tutaj jest takie miejsce, gdzie on może być ukryty. Kusi mnie ten tutaj ziomek, żeby go rozwalić. To jest dużo kredytów za niego. Od razu z dwójki. Tam jedynka nie ma co wrzucać, to jest za krótkie.
Muszę chyba zmienić silnik na ten podstawowy, bo ten Rayleigh mnie wkurza. Dobra. Dawaj, dawaj ten, spara. Lecimy. No. Pokaż się z dobrej strony. Kurde, zawiesił się. Muszę mu pomóc. Muszę mu pomóc wrócić na drogę, bo inaczej nie chce się, nie chce się ścigać. Kurde, no. Ej, ziomek, ogarnij się trochę tam. Już, jedź. Boże, muszę jego z drugiej strony walnąć. Co, śmieszna sytuacja trochę. Chce się z nim ścigać i zobaczcie, ale zobaczcie jak unika tej walki, no nie? Udaje, że jest głupi. Dobra, teraz się uda. Jedź. Dobra, wiecie co? Sfotografuję jego auto, bo jeszcze tego nie mam. I jadę dalej. Nie chcę mi się zbawić z nim, ja sobie go później pokonam. To tylko kredyty. Kredyty to ja sobie tam zdobędę, jak będę sam grał. Weź się, rusz. Ej, serio, zawiesił się. Skubany. Dobra, nie to nie. Później się pościgamy. Później ci skopię dupę. Wsiądę do mojego lepszego samochodu i zobaczymy, jaki będziesz dobry. Teraz jedziemy szukać nowego samochodu. Zobaczymy, czy znajdziemy. A myślę, że tak, ja zawsze znajduję. Ej, tu jeszcze chyba nie byłem. O, znowu się pojawił ten z punktami tutaj. Na razie jadę drogą. Cyk. Doświadczenie z driftu się przydaje, nie? No dobra, tu mam jakieś zabudowania, sobie dlatego zaznaczyłem. Charger już jest dostępny. Okej. Zobaczmy, jaki ten okrąg jest duży. Najpierw przeszukamy ten obszar, a później pojedziemy gdzieś tutaj. Dobra? Tak zrobimy. Taki jest plan. Nigdy nie wiadomo, że ci ten garaż jest ukryty. Czasami w najmniej spodziewanym miejscu. Warto objechać ten okrąg tak po obrzeżach. Troszeczkę. No i najrzadziej są te warsztaty przy drodze, jak już zdążyliśmy to ogarnąć. W Fordzie dwójce było tak samo. Niektóre tam te warsztaty czy te garaże bardzo trudno było znaleźć. Tutaj widzę, że jest podobnie. Znaczy jak na razie nie miałem aż takich super dużych problemów, ale jeden warsztat to odkryłem właśnie dronem. Ojej, nie przejedziemy przez to. Moment, nie przejedziemy? Teraz się okaże. Patrzcie na tego wariata. Zdusiło go na trójce. Cyk. Ekstra. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. I tak, tu jest jakaś droga, niedroga. Gdzie ona prowadzi? To jest jakaś, nie wiem, wyschnięta rzeka czy coś? Może coś tu było? Zdobyto punkt umiejętności za coś tam. Za jazdę! Moment, moment, moment. Czy ja nie kojarzę czasem tego miejsca? To chyba jeszcze nie tu, gdzie ja kiedyś znalazłem garaż zupełnie przypadkiem, którego jeszcze wcześniej nie odkrywałem. No okej. Tu nic nie ma. No, tu się robi gęsto. Wiecie, co się dzieje, jak się robi gęsto? Tam są ukryte garaże. Kto by w takiej dżungli zostawił samochód i garaż? Raczej garaż i samochód w nim, w środku. No, tutaj coś się robi ciekawie. A, coś tam widzę. Czy nie widzę? Nie, to może być już droga tam dalej. Chociaż, kurczę. Może niekoniecznie. Oj, patrzcie. No, trzymajcie się teraz. Co? Okej. Okay. Spoko. Jeszcze łatwiej niż w dwójce. Nie, no może zaraz zobaczymy, później jeszcze. Okej, ale co tu robi samochód z Mafii 2? It's a Ford Woody. This thing is like a priceless antique. It's like finding a Rembrandt in your garage. Well, for me it is.
Okej, okay. To co, robimy z niego driftowóz, nie? Następny odcinek, oczywiście. Zrobimy z niego jakiegoś dragstera, kurczę, koła do nieba. Jakiś ten, sterasz do stójki, jazda. Nie no, ciekawe czy da się go jakoś, da się wymaksować. Jakiś silnik V90. Dobrze, mapa świata. I tak, mamy tu nielegalne wyścigi, które będzie trzeba porobić. Jeszcze jeden czy dwa nielegalne wyścigi i będę mógł robić sobie jakieś mistrzostwa w tej dziedzinie. Fajnie by było, tylko ja mam tutaj też dużo wyścigów do roboty. Zobaczcie, ile tego jest. Wow! No dobra. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szukaliśmy zapomnianych samochodów. Jeszcze dużo ich zostało do odnalezienia. A ja was zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że tym razem miło spędziliście czas. Zresztą chyba jak zawsze, co nie? Powracacie do mnie w takim niskim gronie. Czuję się zaszczycony. Dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.